Jechaliśmy tu dzisiaj 10 godzin, złapaliśmy końcówkę słońca, z tyłu nie widzicie, ale jest piękny zachód. Miejscówka jest naprawdę ekstra. Aczkolwiek ja nie wiem, którędy mam jechać. Dobra, to co robimy? Trzeba jeszcze coś zjeść, podjedziemy, tak? Nie, no jakoś tam po drodze. Okej. Co do Zurychu. No to Zurych. Drugi etap Eurotripa. Ukrainę mamy zaliczoną. I teraz ciśniemy na zachód, do Szwajcarii. O, jesteśmy pod Drezem i lecimy do Innsbruck. Nie, idziemy, lecimy. Do czego? Do Zurychu. O, jesteśmy pod Drezem i lecimy do Zurychu na pump track. O, ale to jest zajebiste. Ej, zupełnie przypadkiem. Stwierdziliśmy, że zjeżdżamy na Ausfahrt. Wreszcie dojechaliśmy do Ausfahrt. Ukraiński arbuz w Niemczech smakuje najlepiej. Jesteśmy w Zurychu. Jakimś cudem dotarłem na pump track z Zuzo do Zurychu, tam jest bike park. To jest amazing. Czemu ja nie wziąłem sztywniaka? Fuck. Pump track w Zurychu zaliczony z hardkorowym dojazdem, ale się udało. Co, zdecydowanie to miejsce jest warte, żeby przejechać tylko po to, żeby na nim pojeździć, tylko i wyłącznie. Krótko o miejscu. Tutaj mamy pump track betonowy, stoliki, four cross. W tamtej części jest część bike parkowa, dirtowe hopy. Ja jeżdżę tylko po pump tracku, stoliki są dla mnie za duże. Andrzej trochę jeździ po stolikach, nie ma sztywnego roweru. Trochę jesteśmy skatowani, jechaliśmy tu dzisiaj 10 godzin. Złapaliśmy końcówkę słońca, z tyłu nie widzicie, ale jest piękny zachód. Miejscówka jest naprawdę ekstra. Aczkolwiek ja nie wiem, którędy mam jechać. Jaka część autostrad Szwajcarii jest pod ziemią? Wszystko są jakieś estakady, tunele, głównie mosty, tunele. Przejazdy, masakra po prostu. Nie ogarnia po prostu. Cały dzień siedzę za kółkiem, spałem 4 godziny, prowadzę od jakiejś już 3 razy. Wierzę, że będzie przynajmniej ładny poranek. Generalnie pada deszcz i nie daliśmy rady już podjechać ostatnich 30 km. Przynajmniej największy pump track w Europie został chociaż troszeczkę zaliczony. Także teraz idziemy w Kimę i widzimy się jutro. No i obudziliśmy się na parkingu
a widok jest całkiem niezły. Podczas gdy wy podziwialiście sobie widoki, my poszliśmy tu na stację, żeby nieco się odświeżyć i kupić sobie kawę. A cena kawy to... 3,5, 4,5. Czyli 20 zikłów. Nie, 16. 16, to taniej.